ogólnopolski dziecięco-młodzieżowy festiwal sztuki cyrkowej Magia Cyrku. W Dobrzeniu Wielkim. Głównym organizatorem jest GOK, jako GOK. Natomiast pomysłodawcami tego festiwalu, no nie ukrywam, jest dyrektor, no i ja. I pani. Jako instruktor, tak. Aha. A wzięło to się stąd, że no właśnie prowadzę zajęcia od 2002 roku tutaj. No i w pewnym momencie właśnie taki pomysł gdzieś tam nam zaświtał w głowie, właściwie bardziej dyrektorowi. On zapytał, czy by nie można. No ja wie, że można, że rzeczywiście. No ale to kiełkowało w końcu. Przyszedł 2009 rok i w tym momencie zrealizowaliśmy te plany i no i do dzisiaj już w tym roku mamy 7 nasz festiwal. No ja jestem absolwentką państwowego studium cyrkowego w Julinku i przez szereg lat pracowałam jako artystka na właśnie arenie cyrkowej. W jakich cyrkach? Bardzo różne cyrki, ponieważ artysta cyrkowy dawniej nigdy nie był przypisany do jednego cyrku. W zależności od potrzeb danego programu, bo to ustalała dyrekcja cyrków, więc tam jaki numer był potrzebny, tam skład wtedy był kierowany. No i praktycznie wtedy było 12 cyrków, to tak mniej więcej, no w połowie z nich to objeździłam. Nie, właśnie o to chodzi, że nie, ja nie jestem żonglerem. Ja jestem tak na dobrą sprawę gimnastyczką. Czyli pani... Gimnastyczką taką powietrzną, bo moją specjalnością był trapez. Trapez taki właśnie bujany pod kopułą cyrku. Ale to taką specjalność miałam po szkole, natomiast pracowałam jako ekwilibrystka akrobatka. Konkretnie to się nazywa persz, czyli to jest taki rekwizyt, gdzie jedna osoba, przeważnie mężczyzna, kładzie taką długą rurę na czoło, no i ona jest zakończona właśnie też jakąś akrobatką. No i w pewnym momencie to byłam ja. No nie jest to łatwe, jest to właściwie, wie pan co, każdy numer w cyrku jest swego rodzaju ciężkim numerem, bo wszystkie wymagają precyzji, dokładności, skupienia, nie mówiąc o technice tego wykonywania, prawda? Bo zakładam, że każdy swój warsztat miał zrobiony dobrze. Więc takiej jakiejś elastyczności bardzo, przystosowania się do warunków, do sytuacji. No musieliśmy być naprawdę elastyczni, żeby wykonywać te nasze prace, bo tak jak, żeby było równo, ładno, ciepło i nie było wiatru, ani nic nam nie przeszkadzało, to tylko na sali. Natomiast jak myśmy pracowali pod namiotem, każdy plac był inny. Każde warunki były inne, a to pada deszcz, a to świeci mocno słońce, że pod kopułą jest 40 stopni, gdzie człowiek wchodzi i nie może wejść, bo po prostu tak rekwizyt spocony jest, że nie ma szans, żeby wejść tak od razu. Trzeba było naprawdę sposobów używać, żeby się tam wdrapać na górę, a to jest od 2 do 5 metrów taka rura ma, więc to są wysokości już. A jeżeli chodzi o tą ekwilibrystykę, którą myśmy robili, jest oparta na balansie. Czyli na przykład, tak jak to było w moim przypadku męża, mąż był powiedzmy na takim wysokim monocyklu, jak pan dzisiaj widział, tylko był jeszcze trochę wyższy. Czyli taki monocykl miał gdzieś ze 2 metry wysokości. Potem brał na czoło taką rurę, która ma, chyba ona miała 5,5 metra i wtedy jeszcze się kończyło. To było tak, jak kiedy już z mężem pracowałam, natomiast wcześniej pracowałam z partnerem, który na wolno stojącej drabinie. Wszystko
polegało właśnie na utrzymaniu balansu, bo tam już były dwa balanse. Raz, że ten partner musiał wybalansować siebie, a oprócz tego jeszcze musiał wybalansować coś innego. To tak jakby postawić dwa wolne jakieś patyki na sobie. Jeżeli się od dołu nie wybalansuje, to ta góra odpada zawsze, prawda? A trzeba go tak umiejętnie podejść, żeby on stał w pionie. Na tym to właśnie polegało. Dwa dni. Pierwszy dzień będzie dniem konkursowym, gdzie naszych uczestników będzie oceniało jury. I będą to w większości właśnie artyści cyrkowi. Natomiast drugi dzień będzie dniem takiego pokazu galowego, gdzie wystąpią właśnie laureaci, no i jeszcze powiedzmy zaproszone zespoły jakieś tam. Skąd zespoły? Przyjechały do nas zespoły z Ciechanowa, z Tomaszowa Mazowieckiego, z Leszna Poznańskiego, z Piotrkowa Trybunalskiego, mamy solistę z Warszawy. Mamy dwóch solistów z Opola, trójka będzie reprezentantów Opola. Także taki przekrój dosyć szeroki i wykonawców będzie 123. Wszystkich miłośników cyrku, sztuki cyrkowej, wszystkich tych, którzy lubią oglądać właśnie takie nietypowe popisy, kolorowe, zapraszam na nasz festiwal 13 i 14 czerwca do hali Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.